Moim kolejnym gościem jest pani Ewa Dominiak. Witam serdecznie. Witam. Z Klubu Kobiet Przedsiębiorczych. My już sobie z panią Ewą siedziałyśmy w przerwie i już czujemy tą atmosferę dzisiejszego meczu. Polska-Rosja. Wszyscy tłumami zmierzają oczywiście na strefę kibica, a my trochę tematem od Euro dzisiaj sobie odejdziemy. Zapraszamy wszystkie panie przede wszystkim przed telewizory. Będziemy mówiły o kobietach przedsiębiorczych. To może najpierw zdefiniujmy, czym jest kobieta przedsiębiorcza. Kobieta przedsiębiorcza jest osobą, która zdecydowanie funkcjonuje nie tylko w strefie biznesu, ale również w życiu codziennym. To jest osoba, która w sposób kreatywny podejmuje relacje międzyludzkie, dalej pracuje nad nimi i przekuwa to w pewne rezultaty, które są odzwierciedleniem w, nie wiem, małych i dużych projektach życiowych i biznesowych. A czy możemy być szczęśliwą mamą i spełnioną kobietą sukcesu, kobietą przedsiębiorczą? Niestety nie posiadam doświadczenia takowego, niemniej jednak wierzę, że tak może być i zdecydowanie jestem za tym, aby tak próbować godzić przynajmniej te dwie drogi. Kiedy powstał Klub Kobiet Przedsiębiorczych? 4 lata temu. Czyli jest to coś nowego na naszym rynku? Można tak powiedzieć. Powstał z inicjatywy mojej oraz mojej wspólniczki Joanny Stankiewicz, która na co dzień, prowadząc swoją firmę, zajmuje się tematyką kobiecą. I co panią zmotywowało do tego, żeby taki klub powstał w ogóle w Poznaniu? Wydawało nam się, że kobiety w dość określony sposób przebywają ze sobą i uznałyśmy, że jest wiele problemów, które z jednej strony nas łączy, z drugiej strony nas dzieli i na pewno warto było dla nas podzielić się naszymi przemyśleniami, skoncentrowanymi głównie w tym obszarze biznesowym jednak, podzielić się z innymi paniami, które być może borykają się z tymi samymi problemami, czy też podejmują te same wyzwania. A jaka jest idea właśnie klubu? Klub jest platformą do wymiany biznesowej przede wszystkim. Z natury rzeczy dajemy paniom możliwość spotkania osób, które być może na co dzień nie udałoby nam się gdzieś tam wspólnie podjąć rozmów. Będąc zabieganą, nie zawsze jesteśmy w stanie aktywnie poszerzać grono osób współpracujących. To jest bardzo fajny, kameralny sposób na to, żeby raz w miesiącu poznać grupę około 25 pań, które sytuują się w różnych obszarach i tym samym być może nawiązać dalszą współpracę, wspólne projekty. A z jaką tematyką związane są te spotkania? Ponieważ wspomniała pani o tym, że spotkania odbywają się raz w miesiącu. Czy one tematyką różnią się od siebie? Oczywiście. Na każde ze spotkań zapraszamy grono ekspertów, którzy to mogą pomóc nam omówić problemy związane z prowadzeniem własnej firmy, bądź też funkcjonowaniem w obszarze biznesowym. Najczęściej to są psychologowie biznesu, ale podejmujemy współpracę na rozmaitych poziomach. Niejednokrotnie staramy się również rozwijać w tej bardziej miękkiej, osobistej sferze. Uczestniczymy w rozmaitych degustacjach, dajmy na to win, uczestniczymy w kursach Savriła Vivru, które na co dzień może przydać się nie tylko w pracy. A jakim kobietom dedykowane są te spotkania? Jakby główną ideą klubu jest to, aby dawać platformę do wymiany i rozmów osobom, które posiadają własną działalność gospodarczą, bądź też piastują decyzyjne stanowiska w rozmaitych firmach. Idea jest taka, aby małe firmy mogły rozmawiać ze średnimi i dużymi, odwrotnie. Każda ze stron ma pewien potencjał. Niemniej jednak zapraszamy panie, które w chwili obecnej już podjęły pierwsze kroki w obszarze biznesu. Jeszcze przed przerwą rozmawiałyśmy sobie o tym, czym jest networking. Mogłybyśmy to również zdefiniować? Definicja, przypuszczam, że byłaby obszerna.
i różniłaby się od, w zależności od tego, kto o tym by mówił. Ale jakże ważne w dzisiejszym świecie jest to słowo, prawda? Tak, znaczy dla mnie osoby, która de facto bardzo głęboko funkcjonuje w obszarze związanym z nowymi mediami, uważam, że networking pozwala nam zachować to, co najważniejsze, czyli relacje międzyludzkie, które staramy się gdzieś nawiązywać i przede wszystkim pielęgnować, bo to jest istotne, face to face, bo wszelkie kontakty zapośredniczone poprzez najrozmaitsze narzędzia, które są nam w chwili obecnej dostępne, to są tylko formuły, które mogą podtrzymać pewną znajomość. Ja uważam, że bardzo cenne są kontakty z drugim człowiekiem, niezwykle inspirujące. I myślę, że to jest właśnie networking, czyli umiejętność i potrzeba jednocześnie korzystania z dialogu z drugim człowiekiem, który gdzieś sytuuje się być może w wspólnej płaszczyźnie oczekiwań i planów czy innych działań. Mhm. A jakie doświadczenie, jakie umiejętności mogą pozyskać kobiety, które wybierają się na te spotkania otwarte? Jeśli chodzi o spotkania otwarte, tutaj dbamy o to, aby wszelkie wykłady czy warsztaty, które proponujemy paniom w ramach takiego 4-godzinnego spotkania, to jest pewnego rodzaju teaser dla dalszych ewentualnych szkoleń. Wiadomo, że podczas godzinnego, czasami 2-godzinnego wykładu jesteśmy w stanie tylko dotknąć pewnego problemu, podjąć może dyskusję na bazie własnych doświadczeń, ale moderowaną i inicjowaną przez właśnie specjalistę. Także obszary są naprawdę rozmaite, od działań związanych z zarządzaniem projektem, problematyki zarządzania projektu, po właśnie, tak jak wspomniałam, owe informacje dotyczące Several Group. Mhm. Tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, mówiłam o tym, że tutaj w kawiarni Psycholoża, niedaleko właściwie za rogiem, też są spotkania organizowane z cyklu Kobieta Kobiecie. I jakiś czas temu właśnie psycholog pani Krystyna rozmawiała o solidaryzacji kobiet. No właśnie, czy my kobiety się solidaryzujemy, czy raczej rywalizujemy ze sobą? Ja myślę, że niejednokrotnie jesteśmy bardzo twardymi rywalkami, z dużą dociekliwością wypatrujemy słabości drugiej strony. Niemniej jednak, będąc optymistką, uważam, że coraz więcej jest takich pań, które podejmują przede wszystkim dialog. Uważam, że pewne działania są po prostu domeną charakteru. Nie chciałabym ich przypisywać danej płci. Myślę jednak, że też warunki społeczne również w naszym kraju, które gdzieś stawia pierwsze kroki dopiero w kierunku równouprawnienia płci, które jest gdzieś podkreślone też systemowo, tak, i daje pewne prawa wszystkim grupom. Jest to element, który powoduje, że ta rywalizacja czasami przybiera niezbyt ciekawe kształty. Mhm. Więc apeluję o jednak rozważenie pewnych kwestii, bo na pewno możemy być partnerkami dla siebie. A czy zgodzi się pani z tym, że jeśli rywalizujemy, to rywalizujemy na tej płaszczyźnie właśnie, na tym podłożu biznesowym, albo rywalizujemy o mężczyznę? To są te dwie rzeczy, które najczęściej gdzieś tam nas poróżniają. Stereotypowo myślę, że tak. Niemniej jednak, przynajmniej w tej pierwszej płaszczyźnie, myślę, że niejednokrotnie same jesteśmy stawiane w dość opresyjnych sytuacjach, gdzie musimy udowadniać swoją wartość, same być może niejednokrotnie nie wierząc do końca w siebie. Domena nie tylko kobiet, myślę, że po prostu ludzi. Niemniej jednak to dalej przekłada się na relacje właśnie z innymi kobietami, które mogą być przez rozmaite osoby postrzegane jako pewnego rodzaju zagrożenie. My dzisiaj cały czas mówimy o przedsiębiorczości, wobec tego muszę zapytać, czy Polki, czy poznanianki są przedsiębiorcze? Myślę, że tak i myślę, że frekwencja oraz dynamika spotkań Klubu Kobiet Przedsiębiorczych pokazuje, że zdecydowanie w Poznaniu bardzo wiele kobiet rozwija się w tym kierunku i czerpie wiele inspiracji właśnie przebywając w towarzystwie innych kobiet przedsiębiorczych. To jeszcze na sam koniec chciałabym, żebyśmy krótko powiedziały o tym jutrzejszym spotkaniu.
spotkaniu otwartym. Jaki ono będzie miało charakter i na jaki temat będziemy debatować? Spotkanie, tak jak zawsze, będzie trwało około 4 godzin, ponieważ kończymy sezon. Przez okres wakacji nie odbywają się spotkania. Proponujemy taki delikatnie wiejski sztafaż Hoteli Rozmaitości pod Poznaniem. W właśnie kameralnej atmosferze spotkamy się po to, aby rozmawiać o roli PR-u w procesie kształtowania wizu rynku firmy, czy to własnej, czy to tej, w której pracujemy. I każda kobieta, która nas dzisiaj ogląda, może wybrać się na to spotkanie. Tak, serdecznie zapraszamy. O godzinie? O godzinie 18. Jeśli chodzi o szersze informacje, znajdują się u nas na stronie internetowej klubkp.pl. Tak, myślę, że Klub Kobiet Przedsiębiorczych, jeśli wpiszemy, to na pewno również pojawimy się na tej stronie. Dziękuję serdecznie Pani Ewo za nasze dzisiejsze spotkanie. A my, moi drodzy, no już niestety kończymy dzisiejszy program. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.30. Bardzo wszystkich proszę, żeby trzymali mocno kciuki, bo dziś o 20.45 reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Rosji i obyśmy chociaż zremisowali. Do zobaczenia.